Do zestrojenia odbiornika przygotowany radiotelefon prezydent Johnson. Trudno mi powiedzieć, kto kręcił filtrami, czy jakiś serwis, czy właściciel tego radia. No w każdym bądź razie jeden z filtrów wymieniłem. Rdzeń był tak zablokowany i pęknięty, że nie mogłem sobie z tym poradzić, więc tylko pozostawała wymiana tego filtru. W momencie, kiedy właściciel dostarczył mi ten radiotelefon do serwisu, przy podłączeniu do anteny na budynku na wyświetlaczu praktycznie nic nie pokazywało. S-metr nie pokazywał, że odbiera jakikolwiek sygnał, jakikolwiek szum, co zazwyczaj tak bywa, bo przy dobrym odbiorniku o dobrej czułości, jeśli radiotelefon posiada S-metr, to powinno nam na wyświetlaczu tu pokazywać, że radio coś odbiera. No właśnie przy podłączonej dobrej antenie. No, ja mam antenę na serwisie, więc skuteczność jest dosyć duża. I tu w każdym przypadku tak powinno się dziać, że radiotelefon pokazuje, że odbiera jakiś sygnał. Natomiast szum w odbiorniku również był jakiś słaby, więc od razu podejrzewałem, że jest mała czułość odbiornika, a po rozkręceniu okazało się, że no niestety filtrami już ktoś kręcił. Przygotowałem teraz analizator widma z generatorem. Możemy sprawdzić sobie nawet na takim przykładzie, jak będzie wyglądało zestrojenie odbiornika. Może najpierw, zanim zacznę stroić odbiornik, ustawię kamerę w innym miejscu, tak abym ja miał wygodnie obsługiwać tu radiotelefon i żebyście wy mogli coś zobaczyć, bo najpierw może przejadę generatorem tu całe pasmo i zobaczymy sobie orientacyjnie, jaką czułość ma odbiornik w całym zakresie tu, powiedzmy, takim jak w tej chwili ustawiony jest analizator widma. Wprawdzie radiotelefon posiada 1/40 i na 1/40 będzie pracował głównie ten radiotelefon, czyli zazwyczaj kanał 19 drogowy, ale zobaczymy sobie orientacyjnie, w jakim paśmie radiotelefon ma większą czułość. Ustawiłem częstotliwość środkową 27,200, natomiast abyśmy dokładniej mogli obejrzeć sobie ten sygnał, ustawiłem 50 mikrowoltów, czyli tak jakby był sygnał S9 pokazywany na S-metrze w radiotelefonie. Częstotliwość środkowa 27,200 i teraz będę zmieniał częstotliwość i proszę zobaczyć, jak zmienia się sygnał. I tu nawet w tym miejscu chyba widać, jest największy sygnał, czyli mamy 25400, największa czułość będzie odbiornika. Czyli w zasadzie już poza pasmem odbioru radiotelefonu. Natomiast w tej chwili widać, ten sygnał się zmienia. Ja powolutku będę tak jechał co 100 kHz do góry w tej chwili i proszę zobaczyć ten sygnał, jak spada w dół. Czyli radiotelefon też ustawiony jest za nisko i tu nam sygnał idzie do góry. 27,200, tu mamy środek pasma. Natomiast największa czułość jest w tej chwili gdzieś przy tych częstotliwościach, czyli 25500, 25400. Tu mamy największą czułość w tej chwili odbiornika i należałoby to oczywiście skorygować. Ustawiamy 27200
i regulując filtrami w odbiorniku ustawiamy jak największą czułość odbiornika, jak największy sygnał. No ten filtr akurat był ładnie ustawiony. Natomiast następny filtr. No i tak to wygląda w skrócie. Także bardzo szybko, bardzo łatwo, bez problemu. Przejedziemy sobie jeszcze raz, zobaczymy, czy coś się zmieniło. I proszę zobaczyć, już mamy mniejszą czułość w tym miejscu, bo to pasmo w zasadzie nas nie interesuje. Tego już radio nie odbiera. Natomiast największą czułość, no też mamy jeszcze tu, proszę zobaczyć. I tu też już spada w dół, czyli prawie, że, no można powiedzieć, prawie, że już idealnie. Ale żeby to jeszcze dokładniej ustawić, ponieważ przy tym urządzeniu nie ma generatora śledzącego, czyli ja muszę robić to ręcznie, ale oczywiście bardzo fajny pomiar jest i wiele razy korzystam z tego analizatora widma, tym bardziej, że on pracuje do jeszcze dużo wyższych częstotliwości. Także nie tylko radiotelefony na pasmo dwójkowe, siedemdziesiątkowe można tym sprawdzać, no ale tam chyba do 2,7 GHz działa ten analizator widma. Natomiast przełączę teraz na tester radiokomunikacyjny i zobaczymy sobie na drugim analizatorze widma, jak to będzie wyglądało na drugim urządzeniu. Teraz mamy drugi analizator widma. Częstotliwość ustawiona 27200. Kursor numer 1 ustawiony jest na częstotliwości 26960, czyli pierwszy kanał podstawowej 40. Natomiast marker numer 2 to jest częstotliwość 27400. Można to jeszcze sprawdzić, nie ma problemu. Marker numer 1, marker numer 2. I tak jak widać, jest w miarę płaska linia, czyli czułość odbiornika jest podobna w szerokim paśmie przepustowym, ale tu widać, że w tym miejscu będzie największa czułość odbiornika. Czyli, tak jak pokazał poprzedni analizator widma, należałoby to wszystko przesunąć tak, aby znajdowało się właśnie pomiędzy tymi liniami, czyli od 1 do 40 kanału. Bierzemy teraz wkrętak i regulujemy filtrami. Jak widać, jeśli nie w tą stronę kręcę filtrem, to czułość odbiornika spada. A my chcemy, aby było jak najlepiej, czyli radio, żeby miało jak największą czułość. O, proszę zobaczyć, bo wtedy będziemy mogli odbierać stację z dużej odległości. I proszę zobaczyć, jeszcze mamy tu jeszcze jeden filtr, zobaczymy. No, minimalnie. No, myślę, że tak powinno pozostać. Także, kochani moi, jeśli nie macie pojęcia o tym, co robicie, albo nie macie sprzętu, to ani na oko, ani na ucho nie da się tego dokładnie zestroić. A w ten sposób psujecie swój sprzęt, no, dajecie mi więcej roboty do zrobienia, a wiadomo, że jeśli ja więcej będę musiał popracować, to i wy więcej za to zapłacicie. Także
Tych radiotelefonów do naprawy jest mnóstwo. Każdy na pewno doczeka się swojej kolejności. Natomiast no niestety trzeba cierpliwie zaczekać. Także tu w radiotelefonie, gdyby ktoś w nim nie grzebał, nie byłoby problemu z zestrojeniem, a tak klient dodatkowo zapłaci jeszcze za wymianę tego filtru. Także filtr wymieniony, odbiornik zestrojony, nie kręcimy więcej, bo nic to nie da. Jeszcze mogę sprawdzić czułość odbiornika, jaka jest, i to by było na tyle. Jeśli chodzi oczywiście o ten radiotelefon. I proszę zobaczyć, następne radio do naprawy. I tak jak poprzednio, podłączyłem radio. Wyświetlacz nic nie pokazuje, pomimo że podłączona jest antena. To jest maksymalny szum z tego radia. Przy podłączonej antenie na budynku, przy pełnej sile głosu, to tu powinien głośnik aż wyskakiwać z obudowy. Radiotelefon ma tu z boku naklejkę z jakiegoś serwisu. Prawdopodobnie radio było już w jakimś serwisie, ale otworzę obudowę, odkręcę, zobaczymy również do tego radiotelefonu. Z tej strony płytka wygląda całkiem przyzwoicie. Natomiast widać w tym miejscu już było coś lutowane. Już widać ślady po jakiejś naprawie. Może odłączę głośnik, będzie nam łatwiej. I z tej strony też tu specjalnie nie widać śladów jakichś naprawy. Niech ja przyjrzę się dokładnie jeszcze. No muszę obejrzeć ten radiotelefon, jak on wygląda. No i zaraz będę mógł opowiedzieć o tym coś więcej. I przyjrzałem się już filtrom. I proszę zobaczyć, ten filtr jest pęknięty, rdzeń. Na dole widać kreseczkę, na górze kreseczkę. Tym filtrem nie można już regulować. Widać ewidentnie, rdzeń już jest pęknięty. Następny filtr, ten, widać też chyba jakimś dłutem ktoś kręcił w tych filtrach. Ten też widać, że był już ruszany przez kogoś. No tu śladów nie widać. Ten filtr wkręcony chyba praktycznie całkowicie do oporu w dół. No i ten też już widać, na rdzeniu są ślady, czyli też ktoś już nim kręcił. Także spróbuję coś z tym zrobić, spróbuję to wykręcić, ale jeśli się nie uda ruszyć tych filtrów, no to mamy raz, dwa, co najmniej trzy filtry są do wymiany. A to już jest niestety no nieopłacalne w takim radiotelefonie. Ponieważ wartość wymiany tych filtrów i zestrojenia odbiornika przekracza wartość tego radia, właściciel zdecydował się zostawić je na części. Szkoda radia, no ale co zrobić? Gdyby ktoś nie dłubał, nie kręcił filtrami, no nie byłoby problemów z zestrojeniem odbiornika. Podejrzewam, że nie trzeba było nawet stroić odbiornika, ale
No teraz to możemy tylko sobie porozmawiać czysto teoretycznie. Następne radio to Prezydent Harry 3 i właściciel tu napisał: po pseudonaprawie mikrofonu w nawiasie gruszki radio nie nadaje. Coś zostało uszkodzone. Proszę o sprawdzenie i naprawę. Pozdrawiam. No to proszę zobaczyć, jak to jest polutowane. Nie wiem, czy będzie to widać. O, może w ten sposób. Proszę przyjrzeć się, jak wyglądają te luty. W ten sposób lutowałem w wieku chyba 10 lat. No to tak to wygląda. Natomiast tu jest jeszcze taki plaster. Izolacja. Pięknie to zrobione izolacją. I teraz może w drugą stronę to przełożę, żeby i mnie było wygodniej to pokazać. I proszę zobaczyć. Tak to zostało połączone. Tu przewód przecięty. Wygląda to po prostu tragicznie. No cóż, trzeba będzie po pierwsze poprawić ten mikrofon, albo raczej wtyk mikrofonowy, ale tu chyba wydaje mi się, że należałoby raczej wymienić od razu cały przewód mikrofonowy, bo te przewody, które tu niestety fabryka daje, no to są bardzo sztywne. To co mówię zawsze, one na mrozie bardzo twardnieją, sztywnieją i potem wszystko pęka w środku od właśnie ciągnięcia, bo jest to twarde i niewygodne w użytkowaniu. Także ja założę tu powiedzmy o jakąś 1/3 dłuższy przewód mikrofonowy. Będzie dłuższy. Natomiast jeśli chodzi o sam radiotelefon, no, trzeba go po prostu naprawić. Podejrzewam, że tam w środku, w samym radiotelefonie też niestety popaliły się podzespoły, ponieważ jeden bolec, dokładnie środkowy, jest cały czas pod napięciem. Jeśli ktoś nieumiejętnie to zrobił lub próbował coś z tym zrobić i zrobił zwarcie, mógł niestety popalić również podzespoły w samym radiu. Aby nie przedłużać filmu, może pokażę ostatni radiotelefon. To jest Alan 87. I radiotelefon w środku wygląda bardzo ładnie. Wszystko czyściutkie, błyszczące jak nowe. Tu mamy widok na końcówkę mocy, która widać, że była już lutowana. No, widać tu ślady lutowania. W tym miejscu widać, o proszę zobaczyć, w tym miejscu widać też ślady lutowania. Tu nawet już ścieżki nie ma kawałek. I tu był wymieniany tranzystor w odbiorniku. Jest wstawiony inny tranzystor. To jest w tym miejscu. To jest pierwszy tranzystor na wejściu odbiornika Alana 87. Natomiast proszę zobaczyć, jak wygląda końcówka mocy. To jest następna tragedia. Takimi śrubami ktoś poprzykręcał tranzystory od końcówek mocy. Ten radiotelefon powinien mieć fabrycznie 10 W AM/FM, 21 SSB, a z tego radia wychodzi ledwo 2 W. Właściciel tu napisał mi, że sam we własnym zakresie wymieniał tranzystory, tu jakieś podzespoły jeszcze w tym radiotelefonie. Ja może wyjmę tą płytkę i widać teraz też były wymieniane te dwa rezystory. No i teraz lepiej może widać te ogromne śruby, które tu wystają.
No i też proszę zobaczyć, jak to jest wszystko zamazane na biało pastą termoprzewodzącą. Ja już w tej chwili wymieniłem te dwa potencjometry montażowe, ponieważ te oryginalne już niestety były spalone. W momencie, kiedy próbowałem regulować prąd spoczynkowy tych tranzystorów, no to niestety nie reagowały te dwa potencjometry. Nie można było po prostu ustawić w ogóle żadnego prądu spoczynkowego. Także wymieniłem potencjometry, co się okazało. No właśnie, ktoś wymieniał we własnym zakresie te rezystory. I ten rezystor, proszę zobaczyć, jest tak blisko tutaj końcówki, że robił zwarcie. Robił zwarcie i przez co popaliły się te dwa potencjometry montażowe. Również spalił się tranzystor, który przełącza nadawanie odbiór, który znajduje się w tym miejscu, a to było w tym miejscu wymienione. Też ten tranzystor został już wymieniony. Natomiast w dalszym ciągu ta moc z radiotelefonu jest bardzo mała. Mierzyłem już, no i rzeczywiście wychodzi tam no niecałe 2 waty. Więc co musiałbym zrobić? Po prostu to, co ktoś tu zrobił, rozlutować to niestety od nowa, posprawdzać każdy element oddzielnie, ponieważ jeśli poprzednio była spalona końcówka mocy, to należałoby sprawdzić wiele kondensatorów, bo również dostają przebicia. Tego może nie być widać na zewnątrz, ale niestety kondensatory mogą być popalone. Także to wszystko praktycznie do rozlutowania, do wyrzucenia, do sprawdzenia. Każdy podzespół oddzielnie trzeba sprawdzać. I jest z tym niestety sporo pracy. Także nawet jak ktoś, tak jak pokazałem na przykładzie tych filmów, naprawia we własnym zakresie, nie wie co robi i nie potrafi, to lepiej nie brać się, bo później innemu serwisowi, czy załóżmy do mnie, jeśli przyślę radio, to ja muszę to z powrotem wszystko rozlutowywać, no i niestety poprawiać. Życzę wszystkim jak najmniej usterek i pozdrawiam.